Marta Szymik-Telesz, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z altówką, a moim i Państwa gościem jest Natalia, uczennica drugiego stopnia Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalia, powiedz nam, dlaczego akurat altówka? Początkowo miały być to skrzypce, ale pojawiłam się na przesłuchaniu w szkole muzycznej, akurat wtedy w Oświęcimiu. I zaproponowano mi właśnie altówkę, pokazano mi ten instrument. No i ja po prostu od razu się w tym zakochałam. Ma taki cieplejszy, głębszy dźwięk. No jestem zadowolona, na pewno nie żałuję, że wybrałam altówkę. No bo na początku były skrzypce. To tak, jaka jest różnica? Bo altówka to taka starsza siostra skrzypiec. No można tak powiedzieć. Technika gry jest bardzo podobna, natomiast różni się właśnie brzmieniem. Słyszałam o tym, że na przykład Mozart, żeby właśnie powstały jakieś utwory na altówkę, specjalnie uczył się gry na tym instrumencie. A jakie utwory nam dzisiaj zagrasz? Zaprezentuję Fantazję Telemana i Tango Twardowskiego. No to w takim razie słuchamy.